A teraz specjalnie dla was, też dzięki wam, widzę, że wam się podoba moja muzyczka, którą puszczam w filmikach, więc specjalnie dla was, rock and fucking roll! Zobaczcie, jak się podjaram, to gęsią skórę dostaję. Zobaczcie, lecimy prawie jak na żywo. Widać było? Gęsinę skórę i lecimy! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest bardzo mała szansa, że uda mi się zmontować odcinek z cyklu Powrót do bazy. Dzisiejszy odcinek miał traktować o tatuażach w straży. Tatuaże małe i duże, niczym podróże pana Kleksa, tak mi się skojarzyło. Kojarzycie to? Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu ruchu wypoczywać. Dobra, a i byłem, co miałem wam powiedzieć właśnie. To potraktujmy jako zapowiedź, a w ramach rekompensaty dla was dostałem bardzo dużo pytań odnośnie łączności radiowej. Posłuchajcie, pokażę wam dwie stronki. Zaraz to zmontuję, zaraz wrzucę. Jak skończę tylko gadać, to zobaczycie sobie dwie takie stronki o pożarnictwie, gdzie tam wszystko to jest dokładnie opisane. Krok po kroku, kryptonimy, wszystko. To tam sobie zobaczcie. Informacje takie bardziej szczegółowe, dla bardziej zainteresowanych. Zobaczcie stronkę strażacki.pl. Co tam możemy sobie znaleźć? Zasady prowadzenia korespondencji radiowej. Jak kogoś interesuje zagadnienie, to wszystko jest w internecie. Zobaczcie. Sieć komendy głównej, dowódca operacyjny, wszystko dla zainteresowanych. Zobaczcie, ładnie rozpisane tutaj. O. Piatek ratownictwo.org. Tutaj nawet takie informacje można znaleźć, szczegółowe. Aż mnie dziwi to, że takie szczegółowe informacje w necie można znaleźć. O, kanały wszystkie. Widzicie? Dzięki wam jeszcze trochę wiedzy zaznam z pożarnictwa na eksperckim poziomie, nie? Teraz ekspert łączności ze mnie. Dziękuję, to wszystko. Dzięki wam. Co chcecie, to macie. Chcecie rocka, macie rocka.